Żółw i Pogonią Szczecin oglądało na stadionie śląskim w Chorzowie 60 tysięcy widzów. Po ponad 40 latach mecz pomiędzy tymi zespołami ogląda garstka zaledwie 2,5 tysiąca sympatyków futbolu. Chorzowianie 16 lat czekali na zwycięstwo nad szczecińską Pogonią na własnym boisku i doczekali się. Oto błąd obrony Pogoni Szczecin, Mariusz Śrutwa w idealnej sytuacji, ale marnuje szansę, Sławomir Olszewski odbija piłkę. Mariusz Śrutwa zrehabilitował się w tej oto sytuacji. Bartłomiej Jamrus strzela, bramkarz Pogoni odbija piłkę zbyt krótko, dopada do niej Mariusz Śrutwa i jest 1-0. Chorzowianie byli stroną przeważającą, stwarzali groźniejsze sytuacje pod bramką przeciwnika i efektem tego były bramki. Na następną kibice chorzowskiego Ruchu nie musieli czekać zbyt długo, bo to w 35 minucie kolejna akcja chorzowian. Znowu Bartłomiej Jamrus, podanie do Łukasza Surmy, ten zagrywa do Zdzisława Szyndrowskiego. Znakomite podanie młodego zawodnika do Mariusza Śrutwy i jest 2-0. Kapitalna akcja, składna, dynamiczna, bardzo dokładny strzał czołowego napastnika naszej ligi Mariusza Śrutwy, który zdobywając tę bramkę strzelił 92. w historii swoich ligowych występów na boiskach ekstraklasy. Chorzowianie poszli za ciosem, Damian Gorawski był bliski zdobycia trzeciej bramki, ale nie udało się. Mecz oglądał były zawodnik chorzowian, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych, Maciej Mizia. Grają naprawdę dobre spotkanie dzisiaj, są z zespołem o wiele lepszym, także wydaje mi się, że pewnie zmierzają dzisiejszy mecz do zwycięstwa. W drugiej połowie zespół gości grał bardziej ofensywnie, oto uderzenie z dystansu Dariusza Gęsiora. W drugiej połowie zobaczyliśmy na boisku w składzie szczecińskiej Pogoni Pawła Drumlaka. Natomiast gospodarze grali cały mecz bez Krzysztofa Bizackiego, który siedział na ławce rezerwowej. Końcówka spotkania to znowu kolejna bardzo dobra akcja chorzowian. Damian Gorawski, podanie do Mariusza Śrutwy i ten zza linii pola karnego zaskakuje bramkarza Pogoni Szczecin. Ruch Chorzów wygrywa 3-0, a Mariusz Śrutwa zdobywa trzeciego gola, a więc hat-trick. Po 16 latach pokonana szczecińska Pogoń w Chorzowie. Mariusz Śrutwa zmierza do klubu 100, a więc do klubu graczy, którzy zdobyli 100 bramek ligowych. Dzisiaj zdobył 91, 92, 93. Gratulujemy. Dziękuję bardzo, na pewno to cieszy, ale jeszcze bardziej cieszy to, że Ruch zdobył 3 punkty, jakżeż ważne, ponieważ już po meczu w Olsztynie, po wygranym meczu w Olsztynie podkreślaliśmy, żeby sukces i nasza radość była pełna, to musimy pokonać Pogoń. Dzisiaj nam się to udało, możemy się cieszyć i mam nadzieję, że będzie taki punkt zwrotny i od dnia dzisiejszego spotkania będziemy grać lepiej. My słabo gramy na wyjeździe, dzisiaj było to widać, 2 szybko stracone bramki ustawiły mecz. Mimo to, że my byliśmy częściej przy piłce, wydawało się, że kontrolujemy przebieg meczu, traciliśmy bramki i tak przegraliśmy 3-0.